nasze miasto aplikowało o 46 milionów złotych dofinansowania do dużej inwestycji pod roboczą nazwą remont oczyszczalni i rozbudowa kanalizacji. Zostaliśmy zakwalifikowani do częściowego dofinansowania i proponują nam 30 milionów złotych. I jest jeszcze taka uwaga, że jeżeli te samorządy, które zostały zakwalifikowane do całościowego dofinansowania, więc kwota się równa tej kwocie, o którą się ubiegały, z czego na przykład na Warszawę przypadło bodajże ponad 660 milionów. Jeżeli tam po przetargach zostaną jakieś oszczędności, to te pieniądze w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na uzupełnienie dofinansowania dla 5 podmiotów, które zostały teraz zakwalifikowane, czyli oprócz nas jeszcze 4 inne samorządy do tego częściowego dofinansowania. Więc jestem tutaj dobrej myśli. No i sądzę, że raczej będziemy się skłaniać ku temu, że bierzemy 30 milionów i czekamy na 17 jeszcze i zaczynamy inwestycję, poważną inwestycję. Myślę, że na miarę w ogóle 25-lecia istnienia samorządu, bo tak poważnej inwestycji w Łukowie, która by oscylowała na 70 kilka milionów, czy nawet na 90, tam jest cały kosztorys, w Łukowie nie było, no ale do odważnych świat należy.